Cześć, tu Ernest! Mimo tego, że Epic Games ma wakacje do 8 lipca, to w Fortnite nie brakuje zmian i nowości. Doczekaliśmy się kilku bardzo ciekawych zmian na mapie, ale zanim do nich przejdziemy, to słówko o nowej broni. Od wczoraj na polu bitwy można znaleźć nowy, automatyczny shotgun z magazynkiem bębnowym. To połączenie szybkostrzelności z dużą pojemnością magazynka czyni tę broń bardzo skuteczną do bliskie starcia. Rzeczywiście jest denerwująca, ale weźmy pod uwagę to, że w tej grze jest też pompa, która może wyeliminować kogoś jednym strzałem. Zanim przejdziemy do sekretnych zmian na mapie, to chciałbym wam pokazać ciekawy trik. Na pewno już nie raz się spotkaliście, czy to na jakichś shotach, czy to we własnej grze, z pewnym małym błędem. Mam tu na myśli błąd, który powodował, że wasze postacie dosłownie zamieniały się częściami ciała. To brzmi dziwnie, ale w tle macie przykład takiego błędu. Vitaly8 na swoim kanale przekazał dalej sposób, jak powtórzyć ten trik na dowolnym skinie. To za każdym razem wymaga kilku prób, ale przygotowanie jest bardzo proste. Potrzebujecie oczywiście skinów. W swojej szafce musicie odznaczyć wszystkie skiny z ulubionych, a następnie zaznaczcie jako ulubione dwa skiny, które chcecie połączyć. To, w jaki sposób się połączą, jest kompletnie losowe. Ja na przykład wezmę Johna Wicka i łybę. Wynik tego eksperymentu to kwestia loterii, ale trzymam kciuki za Johna Wicka z głową łyby. Teraz wybierzcie opcję losowy skin i wróćcie się do lobby. Jak już wam się wszystko udało, to wystarczy wejść do trybu kreatywnego i wyjść. To naprawdę takie proste, ale prawie za każdym razem trzeba to zrobić kilka razy, więc nie poddawajcie się za szybko. I voila! Jak już mówiłem, to czasami wymaga kilku prób, a z niektórymi skinami może w ogóle nie działać. Teraz w tle widzicie wynik innego połączenia. John Wick stwarzał ikonika. Mała uwaga, to nie działa po wejściu do gry, a wasi znajomi widzą to tylko, jeśli byli z wami w lobby cały czas, gdy byliście ten trik. Dobra, przejdźmy do zmian na mapie. Jak już tu jesteśmy, to... Siup! W Mega Markecie rozpoczął się kolejny etap zapowiedzi współpracy Fortnite z serialem Stranger Things. Najpierw były lody, a teraz w zabecie lodziarni Ahoy, która jest prosto ze świata tego serialu, jest, uwaga, portal. Ten portal to nie jest bilet w jedną stronę i przynosi nas do sklepu z toaletami, też w Mega Markecie. Te dwa portale to dopiero dwa z przynajmniej 8. Kolejny portal możecie znaleźć za tą ścianą. Ten prowadzi nas do jakiegoś składu. Wszystkie portale przerzucają nas przez różne miejsca w Mega Markecie. Nie uciekniecie nimi do nowych wykrzywionych czy coś. Ale tak czy siak warto o nich wiedzieć, bo są w zwykłych trybach. Kolejna para portali jest w tych miejscach. Jeden z portali jest w toalecie, a drugi w sekrecie. Jeszcze jedną parę znajdziecie tutaj w sklepie z gratami. Ten nas prowadzi do tej oto knajpy. Dajcie znać, czy nie przeoczyłem jakichś portali. Same portale to znak, że już wkrótce ta współpraca ruszy pełną parą. Do gry powinny wejść nowe skiny o tematyce tego serialu i może jakiś wyjątkowy tryb. Poza tym na mapie wczoraj zaszła jeszcze jedna zmiana, ale o wiele większa. W elektrowni ciśnieniowej, czyli fabryce robotów, pojawiły się pierwsze części budowy wielkiego robota. Jest naprawdę wielki. Sami widzicie, jak mała jest moja postać w porównaniu do tego olbrzyma. A tutaj dla porównania jeszcze magiczna lama. Nie wiadomo, kiedy pojawi się następny etap. Fordory na swoim Twitterze dał znać, że to jest drugi etap z w sumie 8. Następnie ma być dokończona prawa noga, następnie tułów i tak dalej. Może nawet już najbliższej nocy praca nad tym robotem ruszy dalej. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w wysiewajowym.